Okej, witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Darkest Dungeon, piąty tydzień rozgrywki. Wybieramy się na kolejną powiedzmy wyprawę, tylko mam kurczę, to cała moja ekipa cierpi z powodu stresu związanego z powiedzmy z rzeczami, które widzieli. Więc no, musiałem dość sporą ilość ludzi odesłać na jakieś leczenie. Tego wysłałem doktorka do tawerny, żeby się nastrzelał, że tak powiem. I mu powinno przejść, dokładnie, tutaj się napije czegoś. Ci dwaj są w kaplicy, jeżeli tak można ją nazwać. Ten się bodajże chyba chłoszcze, czy coś takiego, zaraz. Ten się modli, tak, ten się modli. Okej. Tak, kogo ja mogę zrekrutować? Kogoś może zrekrutować? Nie wiem do końca, co się z tym kolesiem dzieje. Nie wiem, co oznacza znak zapytania nad jego głową. Szczerze mówiąc. Nie mogę? Czy ja mogę coś z nim zrobić? Zaraz, zobaczymy. Czy ja mogę go dodać do party, czy nie mogę do party go dodać? No niespecjalnie. Wrócimy sobie do naszej osady. Nie wiem, czy go nie wywalić, szczerze mówiąc. On ma pierwszy poziom. Więc jest dość spoko, tylko że no ma jakiś dziwny znak zapytania nad głową i tak naprawdę nie wiem, co dalej mam z tym kolesiem robić. Zrobimy dismissa, ale nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Weźmiemy sobie tego ziomka. Co on potrafi? Ma też strzała, ma coś takiego. Nie ma z kolei tego uruchomionego tego nożyka, który jest dość dobry. 85 damage tutaj jest, powiedzmy, ATC base, 85% na krytyka. No ten nożyk jest dość dobry. Trzeba będzie z tego pistoletu strzelać, tak naprawdę. A to jest dość dobre. Knockback, powalenie. Ej, to jest dobre. Point blank shot jakiś. Tylko, że może walić tylko w pierwszego, ale ma niezłego powera ten strzał. Dobra, przetestujemy to na polu bitwy, że tak powiem. Nie wiem, może coś upgrade'ować sobie? Tawerna. Nie wszyscy muszą, większość z nich korzysta z tawerny. Nie wiem, czy tawerny nie upgrade'ować. Ile by mnie to kosztowało, to cudo. Bar. Gambling i kurczę, blade burdel. Mówiąc wprost. Nie wiem, upgrade'ować może bar? Upgrade'ujemy bar, skoro ten koleś siedzi w barze, to może go troszkę lepiej napoją, czy coś w tym stylu. Dobra, lecimy dalej. Ale zaraz, może jeszcze usprawnić swoją kaplicę. Ile to cudo by mnie kosztowało? 4 i 4 tarcze. Ej, to spoko. To sobie zafunduję. To sobie zafunduję. Kosztujesz 8. No dobra, styknie, poczekamy. Poczekamy, co się wydarzy dalej. Dobra. Let's go. Prosto tak. Ten koleś jest dobry. Ten koleś też jest nie najgorszy. Ci dwaj się leczą. Ten jest na zerowym poziomie. Dobra, damy go sobie tutaj. Tego typka można jako drugiego wrzucić. Ten najlepiej się czuje jako drugi. To będzie drugi. Naszego strzelca z giwerą zrobimy trzeciego. No ten czwarty raczej nie może być koleś, więc weźmiemy sobie chyba tego plag doktora. On się najlepiej czuje jako trzeci albo czwarty. No okej. Okay. Git. Tylko tak, dokąd chce się wybrać? Chyba tutaj. Tak naprawdę ruiny. Clear it a path to the boss. Progress 0%? Serio? No dobra, spróbujemy uderzyć jeszcze do tych ruin. Bo tam i tak do końca nie przeszedłem tych misji. Teraz pytanie, ile ja chcę zakupić tych cholernych pochodni. Powiedzmy, że 8. Mam nadzieję, że styknie. Dobra, 9. Jedzenia. Jedzenia trochę można wziąć. Jedzenie się przydaje. Z 10 sztuk to trochę złota mi zaczyna brakować. Bandaże też się przydadzą. Łopaty już nie kupię, ekstra. To może tak. Increase the light level. Oddamy jedną pochodnię i kupimy sobie jedną łopatę. No i 60 gold nam zostało. Cud, miód i orzeszki. No, zobaczymy.
Jak pójdzie? Też mi się wydaje, że trochę kiepsko zarządzałem tym złotem i tym upgrade'owaniem budynków. Mogą wcześniej upgrade'ować budynki, oni byliby bardziej wyleczeni. Tak mi się wydaje, przynajmniej tą kaplicę i tawernę trzeba było upgrade'ować, bo tych rzeczy, które pozwalają mi upgrade'ować, naprawdę mam sporo. 90% pokoju mam. Sprawdzić, to zabawne. Nie wiem, czy mi się uda z taką niemałą ilością świec tych, Boże. To nie chcę coś tam podnieść, jakiś kluczyk, hajs, dobra. Ciśniemy dalej. Nie wiem, czy nie będę miał za mało po prostu pochodni. Dobra, dajesz gościu tutaj. Jakieś pajączki, jakaś skrzynka. Wow, nieźle. Sporo zostało sprawdzone. Oświetlenie 60%, no to trzeba już czegoś użyć. Pułapeczkę można rozbroić. Czy ja chcę szukać tu czegoś? Nie chcę. Rumole, to idę dalej. Okej, okay. To mamy za sobą, przejdźmy tu. Musimy przekopać ten krab. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Dobra, niczego tu nie szukam, bo mi się po prostu nie chce. Problem jest taki, że troszkę światła nie mam dużo. No, 5 pochodni mi tylko zostało. No tak, 90% pokoju mam przeszukać, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja muszę tego przeszukiwać też. Dobra, pójdę. Zobaczymy. No, pytanie, jak się przez to przebić? Without tools of iron, you must rely on flesh, an indefatigable purpose. To cudownie. Rozbroimy, 4 pochodnie mi zostały, ekstra. Chyba to odpalę. Za chwilę się okaże, że coś tu wyskoczy na mnie. To spadamy stąd. Świetnie. No coś czujesz, za mało światła będę miał po prostu. Jest jakaś ekipa, żeby jakiś gold zarobić. Palimy sobie pochodnie i heja. Dobra, są jakieś robaczki, mam nadzieję, że będzie jakaś nagroda w końcu z tych. No, tylko 2 pochodnie zostały. Blinding Gas czy Plaga? Zafundujmy im Plagę. Na jednym, to fantastycznie. No, co zrobić? Okej, okay, toporek na facjatę? Proszę bardzo. Destroy them all. A jednak to nie jest aktywne, dlaczego? Dobra, zafundujemy im serię. No i oskarżamy. 8-6, nice. Ciśniemy dalej. 60, dobra, to jeszcze chyba styknie tego światła troszkę. To tak, scouting, let's go tutaj. I 2 skrzyneczki i tak dalej. Idziemy tu. No, ostatnia pochodnia została, cudownie. Jest pochodnia, nie chodzi o. Okej, okay. Nawet 2, o, nice. Dobra, przeszukamy to. Oczywiście pułapka. No naprawdę, i światło zgasło. Dobra, Romola, więcej nie przeszukuję. Zbyt ryzykowne. 50. Zaskoczę ich? Nie, chyba zostaną na własnym miejscu. Dobra, odpalimy sobie pochodnie. Jakieś choróbsko na nich rzucimy. Resist, nice. Okej, okay, oskarżenie. Tego kusznika muszę się pozbyć, cholera. Ranged Base 80. Co to robi tak naprawdę? Tracking Shot. To jest chyba namierzenie. Tutaj są goście, którzy, jeżeli zaznaczymy coś takiego, jakiegoś stronnika, powiedzmy, czy coś przeciwnika, to oni zadają więcej damage'u. Tak mi się wydaje, że tak działa ta mechanika. No, są tutaj ma flashbang. Ja tego nie chcę, chcę po prostu porobić tutaj. On jest mega mocny. W takiej walce wręcz. Okej, okay, tutaj oczywiście jakiś kwasik. 8 na facjatę. 8 damage na turę, a ile ma HP? 9, no z jednym hapsem zostanie. A, proszę bardzo. Ojojoj. Ojojoj. Dobra.
Co to ma na więcej? Zdrowia. It's trapped. Naprawdę? Jeszcze blida załapał. Dobra. Dałem mu żarcia. Doktorowi też. Ile mamy? 65. Zapalimy sobie. No i ciśniemy. Ile zostało? Po pokoje. Dobra, chromole, nie zbieram tych plecaków. Ani nie oglądam tego, bo szkoda czasu. Hunger. No naprawdę? 20 demerzy dostaną? Zachciało mi się ich karmić. Irracjonal jest... No Boże. Zwariował, ten jest masochistyczny, cudownie. Coś jeszcze? 60... odpalmy sobie. Odpal gościu. Dobra, zapraszam tutaj. Zobaczymy, co się wydarzy. Quest complete, okej. To można chyba wracać. Chociaż nie, mają dość, chociaż nie, stres X żera. Continue adventure. Co my tu mamy do sprawdzenia? No, mamy ostatni pokój do sprawdzenia. Nie wiem, czy tam iść, czy nie. Światła mam 85. Nie wiem, czy stres ich nie zeżre. A pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje. No, jest ekipa, jest też pochodnia. Okej. Okay. Do 4 na facjatę. No, troszkę już ma tego stresu 119. Wszyscy mają troszkę dużo stresu. To czy to? A dobra, zafundujemy mnie. Jakieś choróbsko. Ja mam tego 4 do miodziu. Their formation is broken. Maintain the offensive. Okej, to jest trochę przerażone. Porobimy ich jakimś AOE. Kolejne AOE. Coś jeszcze? Ten tutaj troszkę szyki mi przestawia. Dobra, to można zmienić. Tego sobie pacniemy. Serio? Uniknął tego. Come on. Za 4. 20 stresu. O Boże, ile on ma tego stresu już na sobie. Wszyscy mają tonę stresu. Masochistyczny, świetnie. Those who covet injury find it in no short supply. Ten sam sobie walczy. Miodzio, idziemy do przodu. Momentum. Push on to the task's end. Bieraj to, palimy sobie to. Temu damy trochę żarełka, temu też. Temu też. Zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi. Ostatni pokój. Nie wiem, czy tam się wbijać tak naprawdę, bo oni mają taki stres potężny, że chyba podziękuję. Dobra, skoro mamy kompletny. Możemy skończyć ten quest, a niech tak będzie. Bo tam by po prostu zwariowali w tym ostatnim pokoju. Coś czuję, jeżeli byłaby jakaś ekipa. Okej. 2000 golda, no to dużo nie jest. Okej, mają pierwszy poziom, masochistyczny, zobaczymy, co tu się... Jakie kosmiczne perki dostaną. Nymphomania. Stress importer. 5 damage'u, ranged skills. Ale tylko, że on nie ma ranged skillów żadnych. Wild adventure. Minus 20 stresu in... Well, wild. Aha, to w tym... w tym rejonie, chyba. In time, you will know the tragic extent of my failings. Saved 56 stresu, and it's no longer paranoid. O, fajnie, nie, stracił ten, przestał być paranoikiem, no jak miło z jego strony. Teraz tak. New Quirk God Fearing. Ten się boi Boga. Prayet odzyskał 69, to zredukował stres o 69, ale dostał nowego perka, boi się Boga. Czy też bój się Boga. Gdzie jest ten jego kosmiczny perk? Rystery, on tego ma. Naprawdę? Trzeba go jakoś wyleczyć z tych negatywnych perków. Ile ma stresu? 31. A ten typek? Ten też ma tonę negatywnych rzeczy na sobie. Tylko zaraz, czy on się jeszcze modli w tej kaplicy, czy co on tam odstawia? Czemu on się tutaj modli cały czas? Say what? On tam długo będzie przebywał? Myślałem, że można go stamtąd wytargać już.
Teraz tak, co ten koleś może zrobić? No to nie jest dość dobry, tylko trzeba go wyleczyć z tego stresu. I z tych negatywnych bonusów też. Ten może tylko medytować, to naprawdę. Dobra, weźmy go do tego typka, niech medytuje za 1000. Dzięki. Teraz tak, kogo ja mógłbym wziąć tutaj na następną imprezę? Tego typka trzeba wyleczyć. Na pewno. No, tego też. Może ten mi siedzi w tej tawernie, zajął mi tu miejsce. Ten ma nimfomanię. To wrzucimy go do burdelu, skoro ma nimfomanię. Okej, okay, no zobaczymy tak, mam 2000 golda. To nie jest dużo, szczerze mówiąc. Więc chyba już nikogo nie mogę nigdzie wysłać, tak naprawdę. Trzeba by zrobić następną misję, ale... Ruiny. 50% postępu do bossa. No nie wiem, czy tutaj uderzać tak naprawdę, czy może wziąć coś łatwiejszego, może te misje są łatwiejsze tutaj. Tutaj będzie na pewno poziom trudniejszy. Może tutaj? Awareness? Któryś miał tu bonus do tego miejsca. Więc tak, co tym ziomkom tu dolega? Ten ma tonę stresu. Ten gościu też ma tonę stresu. No dobra, to ich dwóch trzeba usunąć. Rycerzyka można zapakować. Doktorka damy sobie tutaj. Tego dziadka damy tutaj. On najlepiej pasie na drugiej pozycji i na trzecią. Na trzecią musiałbym wziąć tego strzelca, no tylko że on ma już tonę stresu tak naprawdę, zaraz mi to zwariuje. A ten doktorek, ile ma punktów? Też ma setkę już. Dobra, wezmę strzelca, zobaczymy co z nim będzie. Nagroda. Nagroda, co to za itemki są? O właśnie, czy ja mam jakieś itemy w końcu? Boże, mam itemy i ich nie używam w ogóle. To fantastyś. Komu tutaj coś można fajnego dać? No komu? 10 melee skills, blessed skills chance, 20 melee damage. Ej, to fajnie. To tak, który to najwięcej melee wali? Chyba ten, z tą swoją kurczą macą, maczugą czy czymkolwiek. A to tak. Bloody Herb? Gdzie to można mu dać? Gdzieś to można mu do łapki wręczyć, czy coś? A, tylko że on chyba tego targać nie może z sobą. Plague Dagger, to jest tylko dla doktorka. No dobra. To jest Houndmaster. Tylko stan 20 do stana. Do ogłuszenia, plus co jeszcze? Bless, Bleed Resist, aha, Bleed Resist, Jester Only, tutaj mamy z kolei unik, mamy kolejne, minus 2 do uników, ale 20 szans na zadanie ogłuszenia, na ogłuszenie przeciwnika. Tak, to doktorkowi damy te kwiatuszki. Będzie miał bonus do melee skill, blessed skills chance, damage melee skill. No same bonusy, tylko że on wręcz nie walczy specjalnie dobrze raczej. Chociaż ma tego noża, dobra, to może tym nożem coś będzie można potakować. Okej. Okay. Dodge Stone'a. No ten dodge'a chyba nie potrzebuje koleś. God Fearing. Boże, ja mam negatywnych bonusów na sobie. Co mu tutaj dać? Houndmaster, co tu mamy? Stunt Skill Chance. Dobra, damy mu tego stana. Come on, Bleed Resist. Też mu można dać Bleed Resista. Okej. Okay. Jemu, czy jemu coś można dać? Come on, dodge, speed mniejszy, 23 szans na
Na zastonowanie przeciwnika minus 2 do uników. Tylko że on ma dodge 0 już teraz. Czy będzie spadnie poniżej 0? Nie, nie spadnie. Więc można mu to dać. A jaką ma prędkość? Speed 5. Nie wiem, no tak naprawdę na co wpływa prędkość. 5 weapon base, 0 armora. Jezu, to ja wszystko to zabrałem? No come on, naprawdę. O Chryste. Dobra, masz kwiatuszki. Ty miałeś dostać to. Ty miałeś dostać... Bleed Resista. I szansę na ogłuszenie. Okej. Okay. To ciśniemy tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hajsiwka, ile mam? 2000. Nie wiem, ile wziąć tych kurczę cholernych pochodni. 8. Przedtem mi 8 nie styknęło, tak no, na styk było. Nie, tylko nie wiem, jak duży jest w sumie ten labirynt znowu. Wezmę 3 bandaże. Nie wiem, czy łopatę brać. Chyba nie ma sensu łopatę brać. Przekopią się rękami w razie W. Coś takiego i żarełko. 3, 4. 4 sztuki żarcia im wezmę. Jak zgłodnieją, to im je dam i tyle. Okej, to lecimy. Zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszy raz jestem w tym miejscu, w jakimś awarenessie. Awareness, co to znaczy? They breed quickly down there in the dark. Ciekawy labiryncik. We can slay them even faster. Idziemy tutaj. Let's go. Ło, co to za wynalazek? Ile to ma HP? 9? Ci mają 8. Okej, okay, zaczynamy od tego ziomka. Maczuga 85. Dobra, to chyba maczugą ich potraktuję. Ma 9. Pacnijmy go za 9. Najgorsze jest to, że ten już wariuje na dzień dobry. Okej, okay, ten nożykiem nie może specjalnie porobić kogokolwiek. Granat tak samo, blast. Dobra, zafundujmy to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nieźle. I uwaga! Serio? Bleed Resist, Stunt. Ha, ten nie ma uników. Dobra. To muszę tak. Za 13. 1300 golda, ładnie. Dobra, idziemy dalej. No, trzeba się przekopać przez ten krab. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Zobaczymy, co tutaj na mnie czeka w woreczku. 100 golda. Latarka. Trzeba odpalić latarkę. Okej, okay, tutaj. Heja. No trochę spory ta lopa. Szczerze mówiąc, 63 plus do stresa. Nie wiem, czy odpalić kurczę może. No, odpal łaskawcze. Dobra, scouting, monster surprise. 4, bum bum. Okej. Okay. Wszystkim zostało po 2 HP. Czuję takie tłucze, jakie krytyki, Chryste. Miss, okej. Okay. Pytanie tylko, czy się wystraszy, czy nie. Nie wystraszył się. Okej. Okay. I za 9. I menda porobiona. Zaraz, bez nagrody żadnej? Dobra, chromolę te książki. W książkach jeszcze nic fajnego nie znalazłem, szczerze mówiąc. Wow, panie, 21 HP. Naprawdę? No to będzie za tak. 3, 5, 3, onki, donki. Zobaczymy, za ile go się uda strzelić. Za 7. Blinding Gas, Plug Grenade. Dobra, spróbujemy jakąś plagę zafundować tym gościom. No i AOE może być. Ta ma pomiędzy 3 a 7, a ta ma pomiędzy 5 a 10. No to 7-8, no nie najgorzej jak wyszło. Zaraz ich się porobi, zobaczymy tylko.
Jak mocno oni biją. Odporność... O panie... Aż czterech zaatakuje? Za trzy... Unik, to mi się podoba. Dobra. Teraz poproszę jakiś strzał. A będzie zabawnie. Ciekawe co w skrzynce na mnie czeka. Mam bandaże... Chryste, serio? Co to za seria kosmiczna? 14. Spróbujmy tego typa porobić. Za 7. No, ten chyba już spanikował całkowicie. No nie fajnie. O, 11. Ładnie. Okej. Okay. Ten krwawi. Trzeba coś z tym jego krwawieniem zrobić chyba. Come on, ziomek. Weź się zabandażuj. No wierzyłem jakieś strzały. Chybił. No, doktor jak broi. Chryste. Masakrycznie. Strapped. No naprawdę, jeszcze wyłapał jakieś cholerne zakażenie. 70, dobra, odpalimy sobie pochodnie. Ciśniemy tutaj. O Boże, znowu skarta jakiś ciał. 17. Hunger. Dobra. Coś wciągniemy. Chromolić tą skrzynkę już teraz. Dobra. Odpalimy sobie to. No naprawdę, kolejna ekipa taka mocna? Chryste. To nie wygląda na lepiej. Black Grenade, dobra. Nieźle. Świniaczek szaleje. Wrażenie są strasznie przerażeni. Czy też zestresowani w sumie. Ten stres jest bardziej zabójczy niż sama ta walka, Chryste, no come on. No, jeszcze więcej? Paranoid. Świetnie. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. O, ten przynajmniej zyskał jakiś pozytywny perk. No i są coś może zrobić? No Boże, tego nie przedstawiłem z tym doktorem. Trochę słabo. To teraz to zrobię. O ile da radę. Nie da rady? No come on. Weź tego strzel. Fajny dodge. Świetnie. Pull and chain. No, coś czuję, że ten zgon zaliczę chyba. Jakie haczysko. Zabawne. Orcos unite us. Świetnie. 21 HP, 10. To może tego za 10 strzeli, tak? Dobra, tego za 6. No, szału nie ma. 4, naprawdę. Ten sobie zwymiotował. Co jeszcze? Market. Buff. Czy coś w ogóle mogę zrobić ten koleś? Teraz? W takim stresie? Mówiłem tego świniaka ciapnąć. Krwawi, no dobra. Nie, ten z tym hakiem jest całkiem niezły. No. No. Za 6, Chryste, naprawdę. Injury and despondence set the stage for cowardice. A, dobra, to weź zgiń, łaskawie. Ci się coś cieszą. Bingo. No i został ten wynalazek. Czy ja mogę leczyć coś tutaj? Blinding gas? Nie, nie mam leczenia żadnego. Blinding gas. Dobra, to mam blinding gas, może go zastanowię. Okej. No, czy ten koleś coś może zrobić w ogóle z sobą? A, sam się pociął. No zabawnie. Trafił w końcu za 4. Gdzie to zapisać? No, cudownie.
Bierzemy to, quest complete. To raczej stąd spadamy. Okej. Okay. Jakim cudem udało mi się to skończyć? Tanie ile hajsu dostanę. Okej, coś mi się tam zwróci z torczów. 2600, upgrade jakieś kosmiczne można porobić, tak mi się wydaje. No, złota nie jest dużo. Dwa, aha, to jeszcze trzy dostanę, tak? To będę miał 5000 razem? No to troszkę już jest. Resolve level up. Okej, ten dostał scouta. Heal skill while camping. Aha, ten się będzie leczył. Ten minus 19, minus 10 damage'u, jeśli pochodnia jest powyżej 75% oświetlenia. Serio? Ten jakiś negatywny bonus do prędkości i z kolei pozytywny bonus do prędkości. Tutaj jeżeli jest pochodnia powyżej 75%, no nie opłaca się trzymać tej pochodni chyba. Zbyt jasno na to wychodzi. Okej. Okay. Black Doctor nic nie dostał. Szkoda. My obsession caused this great foulness. Okej, okay, co to się porobiło? My się troszkę wyleczyli, a ten jest jakieś wyleczone. Tego typka jeszcze można będzie z sobą zabrać, bo nie ma takiego dużego stresu. Ma tylko 40 punktów. Tego troszkę podleczono. Czy ten dziadek może być trzeci? Może być, ale jakoś się tam specjalnie nie odnajduje na tym trzecim miejscu. Kolejny rycerzek wyleczony. Doktorka, brakuje mi kogoś na trzecie miejsce. Kogo mogę zrekrutować? Kolejny doktorek, o jest Grave Robber, to jest dobra. To jest dobra ziomoleczka. Dobra, to wszystko to zrobimy w następnym odcinku, to tyle w tym. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym. Na razie, hej.